Maneczko moi drodzy, moi mini, z tej strony Kryptanonii my lecimy ze szybkimi wiadomościami ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co powiem, to jest moje prywatne zdanie i nie jest poradą inwestycyjną, po nią powinniście się zgłosić do odpowiednich osób. No i zaczynamy sobie. Mamy dzisiaj 9 grudnia 2022 roku, piątek. No i co tutaj widzimy, Bitcoin 17254 dolary i jest 2,35% na plusie, Ether 1288 dolarów i jest 3,83% na plusie. Cały market nam urósł o 2,18% i wynosi 905,2 miliarda dolarów, więc widzimy tutaj fajne odbicie, znaczy fajne, no jak na krypto to malutkie odbicie jak rynek tradycyjny, w sumie, ale tak czy siak cieszy, tak? no Zobaczymy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Zobaczmy jeszcze, co najbardziej sobie pompowało. Ło panie FTX token 37,13%, Graf 10,82% i Chain 7,38%. Więc widzimy tutaj spekulacja na FTX się dalej trwa, a Token najgorzej sobie poradził 3,05% na minusie. Ton 1,3%. 8, 65%, więc widzimy on tutaj dostał troszeczkę, jednak tak czy siak, bardzo mocno ten token się trzyma na pozycji i Leo token 0,8% na minusie. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze najbardziej było wyszukiwane. odświeżmy w wyszukiwanie w ostatnich 7 dniach Bitcoin tutaj wraca na swoją pozycję, później jest Aptos i Binary, a wizyty w ostatnich 7 dniach to cały czas ten Falcoin, potem jest Bitcoin i Hawk Protokół. Przechodzimy sobie do naszego kalendarza, w którym widzimy, że w sumie nic się nie dzieje oprócz wskaźnika PPI dla Stanów Zjednoczonych miesiąc do miesiąca za listopad prognoza to jest 0,2% i tak samo poprzednio wynosiło. My tutaj podchodzimy już całkowicie po tą linię oporu. Zobaczymy czy ją przebijemy, czy jednak będziemy dalej tutaj gdzieś sobie dryfować i wybijać. No, niektórzy mówią, że dno dopiero zostanie osiągnięte w pierwszym kwartale 2023 roku. Więc jak już widzimy, że zmiana się narracja też wszystkich spekulantów, no to możliwe, że już nam mieliśmy za sobą. Jednak czas pokaże. No, coś tutaj się dzieje na złotówce, może jeszcze warto złotówkę sobie zobaczyć. Nie, złotówka cały czas w tym samym rejonie 4,43 po umocnieniu, a tak naprawdę po osłabieniu się dolara, a nie umocnieniu złotówki. Bo zobaczcie, jak do koszyk dolara mocno zjechał i to jest dokładnie ten prawie, ten sam, tutaj mamy 10 prawie procent, a złotówka się umocniła 12, tak więc tu 2% dla złotówki, a 10 z samego osłabienia się praktycznie dolara, bo w tym koszyku nie ma złotówki, więc on tutaj się osłabił. Względem tamtych walut. No Dobra, my lecimy sobie z wiadomościami. Wiadomości sobie zaczniemy od Starbucksa, który odpala tutaj Odyssey, dostępną w serwisie Polygon. No, widzimy, że dużo firm się ładuje. Nie wiem po co do końca Starbucksowi ten blockchain, oprócz właśnie załapania hypu. No, myślę, że to na początek im wystarczy, żeby być bardziej rozpoznawalnym, bo jednak. No, może w metaversach, jak sobie wejdziesz do kafejki w przyszłości, zamówi sobie Starbucksa, to przez okno ci dron dostarczy tą kawkę, tak samo jak będziesz oczekiwał, oczekujesz to normalnie. Tak samo tutaj będziesz musiał poczekać 5 minut, jak ci przyleci, no ale tutaj jeszcze spora droga przed nami, żeby taka kawka została dostarczona w bardzo szybki sposób przez drony, które bawem pewnie będą doręczać paczki i różne inne rzeczy. No, ale. Widzimy tutaj e, trend, który jest cały czas rozwijany, w szczególności właśnie teraz, kiedy gdzieś cicho można się rozwijać. Firma wydobywcza bitcoinów z siedzibą w Kenii zbiera 2 miliony dolarów na inwestycje zalążkowe prowadzone przez firmę należącą do Jackiego Dorsey'a, czyli to jest no, były tutaj prezes, właściciel Twittera. No i oni tutaj będą sobie e, chcą te pieniądze znaczyć na rozszerzenie górnictwa w Afryce. No, w Afryce na pewno znajdziemy sporo słońca, więc no, panele fotowoltaiczne na pewno mogą sobie poradzić tam, i yy, myślę, że górnictwo to jest też szansa dla Afryki, że właśnie przez tą ilość słońca, tej energii, która tam pada na te pustynie, mogą to sporo rozwinąć ten kawałek świata. Widzimy już sporo inwestycji przez Chiny, które dokonują w Afryce. No i zobaczymy, czy za jakiś czas Afryka nie będzie bardzo fajnym yy, kontynentem. Dobra, lecimy sobie dalej, a wracając do Afryki, no to oczywiście tamta, e, ludzie, którzy zamieszkują, też e, zazwyczaj to są biedne kraje trzeciego świata, więc e, też jest, będzie tam tania siła robocza, tak, siła robocza w Chinach i w tamtym części świata już teraz jest coraz droższa, jakby nie patrzyli, kiedy wszyscy już sobie tam ulokowali, więc będzie trzeba szukać innego kontynentu na to, żeby wykorzystać siłę, no nie, nie okłamujmy się e, tutaj ci ludzie są wykorzystywani, no ale i tak nie mają żadnych innych zarobków, możliwości w ogóle zarobków, tak? Często nawet nie mogą wyjechać z kraju, bo nie mają wizji i takich różnych rzeczy, żeby się dostać nawet do kraju, bo tym, co się uda wydostać z tamtych rejonów i oczywiście chcą, no to potem bardzo dobrze kończą zazwyczaj, tak, właśnie przez to, że wychodzą z biedy, mają motywację i, i, i mogą się rozwijać. Klient warstwy wykonawczej Ethereum, tutaj firmy Paradigm Red się tu nazywa ten produkt, i jest to, gdzie tutaj mieliśmy tą informację, ogłosił, że powodzeniem stworzyła nowego darmowego klienta warstwy wykonawczej Ethereum o otwartym kodzie źródłowym, który nosi właśnie nazwę Red. No, i tutaj widzimy sobie rzeczy na Ethereum się rozwijają. Po ostatnim RPTC i aferze z Metamaskiem, no to tutaj firmy próbują wejść i wypełnić to. No w sumie Metamask i tak już powiedział, że tylko 7 dni będzie przechowywał dane, no ale wiecie, jak jest. Ja w to i tak w sumie nie wierzę. Organy regulacyjne w Japonii i Korei Południowej chcą pilnować monet stabilny. No i w sumie to mnie w ogóle nie dziwi. Najwyższy japoński organ nadzoru finansowego oświadczył, że zamierza nadzorować algorytmiczne monety typu stablecoin. Południowo koreański bank centralny również chce mieć uprawnienia do regulowania tokanów powiązanych z walutami fidecjonalnymi i nie jest to nic dziwnego. Wysłyszeliśmy ostatnio, że tam gdzieś Teter stworzył odpowiednik do jena chińskiego, więc... No, oni wiedzą, że to jest darmowy hajs i kontrola obywateli. Nie? Jeżeli położycie łapki na takie rzeczy, no więc będą chcieli tutaj zagarniać jak najwięcej tych praw dla siebie. GameSwap oficjalnie startuje w sieci Arbitrum. No i tutaj widzimy, no, na pewno cały ten trend gameowego. E, gamingu na blockchainie, myślę, że jest dopiero przed nami. Tak? Te wszystkie gierki, które były, to zazwyczaj były tak stworzone, że ty grałeś po to, żeby zarobić, a nie grałeś po to, żeby mieć fan. Ale kiedy to się odwróci w drugą stronę, czyli będziesz grał, żeby mieć fan, a potem dopiero przy okazji będziesz zarabiał, no to myślę, że dopiero wtedy będzie czekała nas jakaś większa hossa. I Gaming Swap niedawno opublikował tweet o oficjalnym uruchomieniu w sieci Arbitrum integracji, która pomoże GameSwap współpracować, właśnie z iBit'ą, aby stać się częścią nadchodzącej innowacji Def, DeFi. No. no i oczywiście oni tu wykorzystują sobie roll-upy, to też, to też jest osobny w ogóle tej, osobny temat na serię odcinków, cała ta em, otoczka em, knowledge proof, czyli dowód zero knowledge proof, czyli dowód zerowej stawki. Chodzi oczywiście o to, żeby jak najmniej danych posiadać, a jak najwięcej udowodnić, że te dane posiadamy i to może być też jeden z trendów. A my przechodzimy sobie do Stanów Zjednoczonych, gdzie senator Massachusetts przekazują ustawę mającą na celu zmuszenie górników krypto do zgłoszenia emisji gazów cieplarnianych. I 8 grudnia 2022 roku trzech demokratycznych polityków z Massachusetts czemu mnie to w ogóle nie dziwi, że są demokratyczni politycy <grychy> organu i Kalifornii ujawnił przepisy mające na celu zwalczanie energochłonnych operacji wydobywczych kryptowalut. No więc my tak naprawdę w sumie na tym świecie za dużo tych kryptowalut się pewnie nie będzie kopać oprócz bitcoina w przyszłości. No ale tak czy siak, myślę, że Bitcoin sobie poradzi z tymi wszystkimi regulacjami, bo są ci, co chcą regulować, ale są ci, co właśnie, tak jak widzieliście w Afryka, chce przygarniać. No i tutaj lecimy sobie do Turcji. Obywatele Turcji mocno interesują się kryptowalutami. Tak pisze przynajmniej bitcoin.pl. No i widzimy tutaj, że podobno Turcja mocno interesuje się kryptowalutami, zajmuje drugie miejsce pod względem wyszukiwania w sieci hasł związanych z kryptoaktywami. No i oczywiście nie umieszkałem tego sprawdzić, bo ja, jeżeli mogę coś łatwo, Sprawdzić, to to sprawdzam i nie wiem, na przykład e, kryptowaluty po angielsku wpisane w. No, może chodzi im o ich macierzysty język. E, w każdym razie tutaj nie widzimy jakichś wielkich e, wyszukiwań na świecie. Jak sobie wpiszemy samego. Bitcoina to w ostatnich 30 dniach, bo oni tam, tam mówili, że został zmierzony jeden miesiąc, więc no, już nie biorę więcej. To też widzimy Salwador, Nigeria, Słowenia, i tu widzimy Nigeria cały czas też gdzieś się pojawia się z przodu. Zaraz przyjdziemy do newsów związanych z Nigerią. Jednak no ja nie widzę tego. No może chodzi o wpisanie w wyszukiwarkę w ojczystym języku i porównanie, no to, my, to wtedy może mieć inne inną w ogóle no, dane inne się wyświetlą nam. No ale tak czy siak, tutaj Turcja ma top 1 pod względem wyszukiwania Dogecoina. Według badania Holandia i Turcja zajmują dwa pierwsze miejsca z odpowiednio 8,2 i 5,5 populacji, która wyszukuje w internecie hasła związane z krypto, więc no, coraz więcej to są jeżeli to jest prawda, bo ja jej nie udowodniłem, mówię wam, ale w każdym razie widzimy coraz więcej krajów, które są już nie Trzeciego Świata, ale i wyżej, nie? to może zaproponować, zapoczątkować kolejne nowe trendy. A Ledger Stacks, czyli nowy portfel sprzętowy, to już mówiliśmy o nim jak w dniu, kiedy został oficjalnie pokazany, chyba wam pokazywałem filmik, w każdym razie tutaj dopiero jest opisywany przez bitcoin.pl. Został stworzony przez byłego inżyniera Apple. No i Ledger Stacks jest to portfel który wykorzystuje technologię EINK na małym prostokonnym, zawijanym ekranie, podobnym, wyglądającym do smartfona. Urządzenie będzie działać tak samo jak jego poprzednicy, umożliwiając użytkownikom przechowywanie bitcoinów i różnych innych krypto w bezpiecznym trybie offline. Wśród e, urządzenia będzie wyposażony w konfiguralny wyświetlacz, który będzie można wyświetlać sobie NFT. I z taki skotop jest kompatybilny z PIN, co ma różnymi kryptowalutami, więc 500 krypto można na niego sobie tutaj. Władować, znaczy, no nie na niego wiemy każdy o co chodzi. E, ciekawe, w marcu dopiero premiera, teraz jest przed sprzedaż, więc ja sobie poczekam do premiery i myślę, że no taki taki, taki ledger na konkurs to może być fajna sprawa, więc e, może sobie zrobimy konkurs na 10 tysięcy subskrybentów z takim ledgerem, a może nawet więcej tych ledgerów, byśmy trzy takie wrzucili. Myślę, że to jest dobry pomysł, ale co dopiero na dychę. E, do dychy jeszcze troszeczkę mam, więc e, no... Czasu troszeczkę, teraz przypominam, że zostały ostatnie 3 dni w konkursie na Ledgera Nano Dobra, lecimy sobie dalej. Blackrock ostrzega, nadchodzi recesja. Jaki świat nie widział! Bo jak się boję, na pewno zmiecie ta recesja. Moi drodzy, jak widzicie... Takie informacje od Grubasów, a BlackRock to jest jedna z trzech największych firm na świecie, które rządzą większością aktywów oprócz Zara Vanguard i State Street, więc em, pamiętajmy, że oni jak coś takiego mówią, to mają w tym interes. Dlatego ja nie ufam, nikomu w sumie nie ufam, a najbliższym to daje jakiś procent zaufania, który jest stały, ale tak czy siak pamiętajcie, że zawsze trzeba sprawdzić, bo niektórzy ludzie się po prostu mylą, ale nieważne, wróćmy tutaj do BlackRocka. Nie ufam z takich powodów, dlatego że oni będą chcieli zbić cenę jak najniżej. I tutaj właśnie mówią, że kupywanie dołków to już nie jest to, co da nam zarobić, więc tutaj możemy powiedzieć, ej... Dziomki, nie skupujcie dołków, zostawcie nam nam, a potem sobie wejdziecie jak będą szczyty. Ja to przynajmniej tak odbieram, bo dlaczego BlackRock nie wyrzuci swoich wszystkich aktywów, jeżeli wie, że będzie taka ciężka recesja i tak więc dużo te aktywa stracą, nie? No to to trzeba tak was zawsze patrzeć szerzej, co się dzieje dookoła. Dobra, lecimy sobie już dalej. Tutaj nie będziemy się zagłębiać. Mnie takie informacje właśnie tylko potwierdzają, że to są dobre ceny, bo jeżeli BlackRock musi pisać, że mamy nie dotykać aktywów, no to wiadomo, chyba chcą się akumulować. Przynajmniej dla mnie. A Kevin O'Leary stracił. O'Leary, Lary, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie stracił 15 milionów dolarów jako rzecznik ftx -a. No i tutaj możemy sobie e, prześledzić to, co on tutaj wypowiadał się. E, stracił podobno te pieniądze e, na ftx -ie. No dziwna sprawa, bo jakbym dostawał wynagrodzenia od FTX-a, to bym nie trzymał raczej tego FTX-a, tylko bym za to szybko kupował bitcoiny. Ale może nie wszyscy tak robili. On tutaj mówi, że 5 milionów w podatkach. Poszł, tam, tam, tam. Ta, ta. Można sobie przeczytać, co się z nim stało. E, tutaj Champing Zał oczywiście go z krytykował za to, że, no, wspiera i broni FTX-a, nie? Więc nie wiem, co on jeszcze liczy na jakieś wypłaty od nich, czy nie mam pojęcia. Dobra, łyczek herbatki i lecimy sobie dalej. Warren i Smith, czyli tu są dwóch amerykańskich senatorów, domaga się od rezerwy federalnej i innych amerykańskich, od amerykańskich organów nadzoru finansowego rozliczenia działalności banków w zakresie kryptowalut i powiązanych ze branżą po implozji oczywiście FTX-a, nie? I piszemy, aby wyrazić zaniepokojenie i zapytać, jak wasza agencja ocenia ryzyko dla banków i z tą banką związane z tymi e, realiami. No, tutaj się oczywiście e, przywalają, no ale tak czy siak banki, banki nam nie są potrzebne, tak? ale one widzimy, że się ładują jak najszybciej i chcą przechowywać nasze klucze prywatne i takie różne inne pierdoły, więc e, no dobra mogą sobie tutaj powalczyć. A my dalej wracamy do Nigerii, którym już wczoraj opowiadałem, jak to 44 dolary można tylko wypłacić. No, i teraz na obywatelach Nigeria wymusza przejście na CBTC. No, właśnie przez to, co wczoraj opowiadaliśmy, więc zobaczymy, jak to się skończy. 45 dolarów tu jest napisane, i 225 dolarów tygodniowo, 45 dziennie. Więc no, to jest smutne, nie? To jest smutne. Przechodzimy sobie do bitcoina i pożyczek na bitcoinie. To też będzie fajny, myślę, że trend na następne czasy, bo to jest cicho na ten temat. Platformy inteligentnych kontraktów budowane na bitcoinie, aby stworzyć nowy ekosystem, który oferuje najwyższe bezpieczeństwo protokołów i solidną sieć pieniężną, które może zaoferować tylko uznany zasób taki jak bitcoin. I tutaj ja jeszcze nie widziałem tego na bitcoinie zbudowanego. Podobno na bitcoinie już jest zamrożone 108 milionów dolarów. No wiadomo, w porównaniu. 30 miliardów dolarów w Ethereum to jest mało, ale no pamiętam sam początki DeFi na Ethereum i jak wszyscy mówili, o to jak osiągniemy miliard kapitalizacji to już będzie dobrze, a potem to wyszczyliło bardzo szybko w górę od dwójki chyba tak szybko poszło jak dobrze kojarzę i no, musimy pogrzebać tutaj, zobaczyć sobie gdzie można znaleźć te właśnie te budowane na Bitcoinie kontrakty Przechodzimy sobie do raportu Huobi, którym tutaj chcę szukać dna, jak każdy, i tutaj mówi, że inwestorzy wykazują zdrowe zainteresowanie projektami L1, tutaj macie sobie jakieś porównania, można sobie to przeczytać, dodatkowo protokoły DeFi potrzebują szumowych produktów, aby przetrwać 2023 rok, y tak i nie. Niektóre DeFi na pewno zostaną, ale wiadomo, dookoła tego zawsze, jak to wbywa w rynkach nieregulowanych, powstaje dużo gówna za przeproszeniem i no, dzieje się potem dużo złego, tak jak właśnie upadki niepotrzebne i zamrażanie aktywów pod wzięcie kolejnej pożyczki, zamrożenie pod kolejnym, pod kolejnym, pod kolejnym i potem takie szybkie delewarowania się dzieją, no ale tak zawsze będzie, no i tutaj widzimy, że ostatnia rzecz to jest praca nad relapami, zerowej wiedzy będą kontynuowane w 2023 roku, no i to też jest jakiś trend, ZK sync będzie pierwszy chyba, który tutaj sobie wyjdzie, Możesz zapoczątkować cały ten trend ZK, czyli zero, zero knowledge proof. No Dobra, lecimy sobie dalej. E, tutaj widzimy kolejne informacje e, na temat szukania dna i innych takich e, analiz. E, tutaj pierwszą analizę mamy od Bone Chain mu pisze o Delta Cap i Delta Cap jeszcze nie został osiągnięty niestety, więc teoretycznie według tego wskaźnika moglibyśmy jeszcze tutaj spaść, żeby ten Delta Cap został osiągnięty, choć szkoda, że nie podali na jakim poziomie on tutaj jest, bo z tego wykresu za bardzo nie można tego odczytać. No i IT Tech z CryptoQuant analizując mówi nam o UTXO, czyli o przechowywaniu Bitcoina przez różnych graczy no i teraz jak osiągnęliśmy ATH ym, powyżej 6 miesięcy zajmie prawie 90% zrealizowa zrealizowanej kapitalizacji podczas wyprzedaży, wypoczyniania sygnału we wrześniu 2015 roku oraz w kwietniu 2019 roku, wskaźnik ten osiągnął ponad 70%, a następnie zaczął spadać, więc widzimy, że nie dość, że mamy rekordowy wskaźnik, to już tutaj się załamuje, a jak się załamuje, no to zazwyczaj to już było już zazwyczaj, no tak, przy takich wysokich wartościach zazwyczaj już nigdy ten szczyt nie został przebity, więc miejmy nadzieję, że teraz e, też tak będzie. Oczywiście w krótkim terminie, mówię nie, że nigdy, bo w krótkim terminie. No dobra, lecimy sobie dalej. Czy dług USA pod to spowoduje kolejną hossę na bitcoinie i nie tylko. Oczywiście to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy, którzy obserwują działania makroekonomiczne na świecie, podnoszenie stóp procentowych przez Fed i oczywiście przez to, że jeżeli mamy duży dług... Może dojść do sytuacji, że w pewnym momencie stany nie mogą podnosić stóp procentowych tak mocno, tak jak widzimy to na przykład w Europie. Też Europa też ma inne jeszcze problemy, ale też nie zobaczcie, mamy inflację na poziomie 10, a, a stopy procentowe na poziomie 2 w Unii Europejskiej, więc coś tutaj nie pasuje, więc nie mogą sobie pozwolić na więcej. Tak samo stany w pewnym momencie nie będą mogły sobie pozwolić na więcej. No i najprawdopodobniej dojdzie do druku, żeby w ogóle te pożyczki wszystkie spłacić. Na razie, póki jeszcze hajs tam jakoś jest i, i sobie radzą to w pewnym momencie tak czy siak będą musieli wprowadzić nowy pieniądz, żeby spłacić te całe wielkie zadłużenie i to każdy, kto się interesuje rynkami wie, więc w pewnym momencie y, będzie wykup tak, y, tych wszystkich rzeczy i y, y, sama wartość pójdzie do góry, chociaż przez to, że waluta będzie się osłabiała przez kolejną podaż. No, więc to jest odwieczne pytanie, kiedy to nastąpi i czy na pewno to nastąpi, czy czasem właśnie nie będą próbować uciec już teraz w jakiś system CBDC, czyli na przykład rozpędzając właśnie jakąś wielką recesję, potem próbując właśnie to jakoś uratować, a na końcu kiedy już będzie naprawdę źle, wprowadzam CBDC, bo ja widzę taki scenariusz, ale ja uważam, że to jeszcze nie jest ten czas. Teraz jest czas na pracę, rozwój, badanie tego, ok, ale żeby to wprowadzić na taką skalę, to myślę, że dopiero gdzieś potrzebujemy jeszcze dekady, więc jeszcze jedna taka właśnie jakaś hossa do dróg i tak dalej na wszystkich rynkach i potem dopiero, kiedy już projekty w większości świata e, możliwe, że nawet wys wyskoczą nam z światową jakąś walutą mm, albo na przykład europejską i będą próbować, bo bankierzy bardzo chcą mieć światową walutę, światowy e, rząd i tak dalej, i tak dalej. No dobra, przechodzimy sobie teraz do e, analizy. W analizie widzimy sobie, że Bitcoin przetransferował znowu dużo, prawie 2 miliardy dolarów, 1952 952 miliony dolarów, Hashry sieci znowu wysoko od wczoraj, 277 Haszy, więc tutaj zobaczmy sobie jak to na wykresie wygląda. Proszę bardzo, znowu szybko do góry szczelamy. tutaj wykres oczywiście maluje 251, a mamy tutaj 200, tu ile jest? No powinniśmy według tego wy wykresu podchodzić do góry. No ale możliwe, że to jest chwilowy hashley, to pamiętajmy, że tam zawsze jest ten średni i to tak szybko, yy, przez takie w ogóle serwisy jak on tutaj i tak szybko nie szczela, musielibyśmy wziąć jakiś inny serwis, to tam widzimy jak ten hashrate w ciągu dnia potrafi się miotać. Na Ethereum przechodzimy sobie, tutaj mamy 17 Gwei, 1289 dolarów i już jest 4% na plusie. Tutaj widzimy według tego spalonych, mamy sporo tutaj. Yy, Etherów, to już mówiłem Wam też wczoraj, ale tutaj widzimy, że ta poda się stabilizuje na pozycji 2,5 tysiąca Etherów na plusie od Merge'a. Przepływy, może sobie odświeżmy, bo tutaj potrafi się zmieniać. Tak, 18 tysięcy niestety bitcoinów wpłynęło na giełdy, prawie 19 tysięcy i 116 milionów i XRP to z negatywów, no i wyciągnięte 70, prawie 6 milionów dolarów. Z pozytywów 13 300 Etherów zostało wyciągnięte i 6 tysięcy BNB, więc widzimy tutaj bardzo dużą presję na ter od dłuższego czasu, no i na BNB też się pojawia. Bardzo rzadko są duże wpłaty BNB, zazwyczaj wypłaty, więc warto myśleć o tym. Balans na giełdach płasko czyli 1 980 bitcoinów, wolumen na futuresach. 50 miliardów, longi 52,69 do shortu 47,33. Więc niestety widzimy bardzo dużą ilość longów, więc możliwe, że dompniemy w dół, chyba że rynek wie coś, czego my nie wiemy. Wykasowane longi w ostatnich 24 godzinach, 1,5 miliona w, shorta, w longach i 4 miliony w shortach. Tutaj 200 tygodniowa średnia krocząca, nupl i mpw ziskor bez zmian praktycznie. Strach na giełdach 22 według jednego współczynnika, według drugiego 26. I tutaj widzimy, że już jest zwykły strach, a tam jest ekstremalny strach. Crypto bull Run Bitcoin Index wynosi 5. I zobaczmy sobie nasze ordery. 18 tysięcy bitcoinów stoi na sprzedaż, nie, na odwrót. 24 tysiące bitcoinów stoi na sprzedaż przy 18 tysiącach, a na zakup 12 tysięcy bitcoinów przy 17 tysiącach i 14 000 na zakup przy 16. Więc cały czas widzimy tu dużą ścianę sprzedażową, ale poniżej 16 teoretycznie powinniśmy nie spaść. Dobra, przechodzimy sobie do Twittera. Zawsze my. No, Twittera można rozpocząć od pana Encyklopedia Kryptowalut, który mówi nam o oficjalnej wojęce na Twitterze pomiędzy USDC a USDT. Chodzi o to, że USDC Coinbase, czyli CYR, CYR i tak dalej, mówi, że możecie bez tutaj żadnej prowizji przekonwertować swoje USDT do USDC, więc ciekawie. Bitcoin.pl z audytów przeprowadzonych przez strony trzecie wynika, że rezerwy Binance są w pełni zabezpieczone. Tak to już wczoraj mówiliśmy, że podobno miał jakiś audyt, audyt strony trzeciej, Ciekawe, na ile ten audyt był weryfikowalny, i, i no wiecie, nie był tam. O, no wiecie o co chodzi. Z tymi audytami to zawsze ja nie ufam im. A KO Kryptowaluty tutaj mówi nam o odwiedzinach w listopadzie na poszczególne giełdy. No i widzimy, że Binance tutaj prowadzi z miażdżącą przewagą 81 milionów, Coinbase 35 milionów. No i potem już mamy spore różnice. Więc Coinbase nawet połowy nie ma tego, co Binance. Ciekawe, czy Binance. Jak on tutaj będzie działał, ale na razie działa bardzo dobrze, ale ciekawe czy w pewnym momencie się nie zachłysnie tą swoją władzą i właśnie przez to nie będzie szedł na jakąś złą drogę i kryptopiguła nam, że podaje, że prostota może być trudniejsza od komplikacji, trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej myśli, która pozwoli na prostotę, ale warto, bo kiedy już się to ma, można przynosić góry i to mówił Steve Jobs mm, no to też jest prawda nie moi drodzy, taka prosta rzecz kup bitcoina i trzymaj na przykład przez 8 lat, nie, a zazwyczaj tu próbujemy gdzieś kombinować coś ten i tak dalej i ostatecznie więcej na tym tracimy, no dlatego też z tego racji 50% ten mojego portfolio idzie tą prostą myślą, trzymajmy, ma długi okres, nic z tym nie róbmy, a 50 to po to, żeby mieć fan, zabawę i tak dalej, w tym rynku gdzieś kombinować. Oczywiście nie chodzi o taką zabawę jak w Las Vegas i emocje, no ale żeby coś tutaj robić, rozwijać się, bo te lubanie to też przynosi wiedzę nam, tak, tu szukasz jakiegoś projektu, tu przeczytasz co on robi i tak dalej, a w przyszłości ta wiedza może zostać bardzo dobrze wykorzystana. A jak trafisz na jakiegoś Bitcoin, na który zrobi razy 100, razy 1000, no to też fajnie zawsze ci zrekompensuje te wszystkie straty poprzednie. No dobra. I lecimy sobie tutaj z Crypto eee, I on tutaj ostrzega, że mieli zainwestowany tutaj od SBF-a 5,4 miliarda dolarów i oni mają podobno wyrzucać, a mają zainwestowane tutaj w poligon, w NIR, mają zainwestowany. Tu jest NIR i tu jest NIR. Aha, bo tu jest inna spółka, tak? Tu Almeda, a tu pewnie jakiś FTX. No i tu jest, nie wiem czy to jest w milionach, chyba w milionach wszystko, więc tutaj mają 50 milionów Polygon, 50 milionów NIR, potem kolejne 30 milionów NIR, Layer Zero Labs mają 30 milionów i Mina 20 milionów. Więc to jest dobre ostrzeżenie przed tym, że może tutaj zostać zrzucony właśnie na rynek no zrzucony na rynek te aktywa i może to po, pogrążyć cenę. Jak sobie przyjdziemy jeszcze na e, Coingego, to warto spojrzeć sobie na Ampleforta. Jest to, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest. E, zamysł miał być taki, że to ma być Stablecoin, ale taki, który sam reguluje swoją podaż. E, więc jeżeli cena jest powyżej 1 dolara, czy tam powyżej 1 dolara, to ten. Mm, to ta cena zaczyna być, ten protokół zaczyna drukować więcej tych tokenów. Z jednego robi się, 2, trzy, cztery i tak dalej, tak? I balans tych tokenów jest o czwartej rano. Więc warto na tym wspomnieć, bo można sobie na przykład przed czwartą, jak dobrze kojarzę o czwarty, jeżeli się mylę, to przynajmniej tak było kiedyś, myślę, że tam się nic nie zmieniło, e je, można sobie na przykład o czwartej wejść, kupić. Jeżeli widzicie cenę powyżej jednego, no to pomnożą Wam się te tokeny i szybko sprzedać. Tylko pamiętajmy, że wtedy więcej osób tak robi i może być szybkie załamanie ceny. Jednak e, myślę, że to jest ważna informacja, którą należy Wam przekazać. Kolejna informacja to jest, że na, za cukierki, gdzie są te cukierki? Tu za cukierki można dostać airdropa w Access Protocol i w zależności ile cukierków będziecie tutaj na to gromadzić, tyle możecie wyciągnąć z tego airdropa. Warto powiedzieć, że to jest do 15 stycznia, więc jest ponad miesiąc, a jeżeli codziennie będziecie pamiętać o tych cukierkach, no to możliwe, że na pierwszego airdropa się załapiecie. No, chyba, że macie totalne zero cukierków, no nie wiem. W każdym razie warto o tym pomyśleć. Tutaj aż 11 tysięcy cukierków, jakbyś miał, to byś mógł Airdropa za 5 tysięcy akces, nie? Ciekawe, ile to będzie warte. A to, to chyba jeszcze. Kurde. Zalałem klawiaturę. Eh, zdarza się. To mi nie pójdzie, dobra. Eee, więc tutaj nie. Kropka AC nie jest to, nie? Dobra. W każdym razie dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się i widzimy się w. Co jutro mamy? Sobota. No to widzimy się w weekendowym przeglądzie rynków. Hej! No i miłego dziąka Wam życzę.